Nad własnym ludem zmiłował się i Zbawiciela nam zesłał. To była wyjątkowa msza święta w kościele garnizonowym. Obok proboszcza miejscowej parafii księdza Andrzeja Bokieja stanął proboszcz parafii prawosławnej pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze, ksiądz Bazylii Sawczuk. Jako że w naszym mieście znajduje się cerkiew, urzęduje tam ojciec Bazylii, z którym się przyjaźnimy od lat. Dlatego też zaprosiłem go dzisiaj na wspólne modlitwy w związku z pokojem w jego ojczyźnie na Ukrainie. Po nabożeństwie sprawowane przez księdza Andrzeja Bokieja będzie krótka modlitwa o pokój. W Ewangelii jest powiedziane, że błogosławieni czyniący pokój, a nie ci, którzy czynią wojnę. I w związku z tym my mamy czynić pokój. I w związku z tym oczywiście to jest naturalna rzecz, że spotykamy się po to, żeby się pomodlić, żeby się spotkać, podzielić smutkiem. Za tych wszystkich ludzi, którzy cierpią, którzy przeżywają swoje tragedie, rozłąki, ale niestety też i śmierci. I chcemy Panu Bogu i Jego Wszechmocy polecić, aby te wszystkie sprawy w jakiś sposób Boży zostały rozwiązane. Taka pomoc duchowa, mentalna dla Ukrainy też jest bardzo ważna. Cała rzesza ludzi, myślę, na Ukrainie oczekuje też takiego wsparcia. Istnieje możliwość wsparcia finansowego, wsparcia w postaci jakichś takich defensywnych środków obrony, ale myślę, że wsparcie duchowe, w szczególności dla ludzi wierzących na Ukrainie, też jest bardzo ważne. Takie małe gesty są budujące. Pokazują, że dążenie do pokoju na świecie powinno łączyć wszystkich, bez względu na przekonania, narodowość czy wyznanie. Jesteśmy